chodzi, pomyślę, opowie Dawid Szatański, kuracz o wystawy, który przez kilka dni przygotowywał tę całą ekspozycję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim dziękuję Arturowi Kowalczykowi za przyjęcie zaproszenia, aby po raz kolejny zaprezentował swoje prace w Bilichowie, z którego tak naprawdę pochodzi i z którym jest mocno związany. Myślę, że do tego wątku pewnie Artur wrócił osobiście. Ja chciałem troszeczkę inaczej zacząć, ale tu o pewnych rzeczach pan dyrektor powiedział, więc pozwolę sobie w skrócie przeczytać rzecz dotyczącą jakby samego hasła wystawy. Tanatoza. Reakcja obronna organizmu przeciw drapieżnikom, której potencjalna ofiara zastyga bez ruchu lub udaje śmierć. Drapieżnik, widząc śmierć ofiary, przeważnie zaprzestaje ataku. Tanatozę charakteryzuje to, że ponowne działanie bodźca jeszcze ją pogłębia. I proszę Państwa, na wystawie prezentujemy fotografie Artura, które zostały nagrodzone w konkursie Wielkopolska Press Photo 2017 w kategorii Przyroda i Ekologia. Oczywiście nie jest to pierwszy konkurs, który Artur wygrywa, jeśli chodzi o listę związaną czy z wystawami zbiorowymi, czy z konkursami. Można się z nią zapoznać na tej krótkiej informacji, którą załączyłem po lewej stronie na postumencie. Ja jakby Artur pozwolisz, nie będę czytywał tego dorobku, który jakby budujesz z każdym rokiem i z każdym miesiącem w sumie, bo cały czas coś się dzieje w twoim życiu artystycznym. Dla mnie ważne jest to, że pokazałem Artura w Bilichowie 2 lata temu w Galerii Magia. Była to pierwsza indywidualna wystawa Artura, także tym bardziej się cieszę, że w kolejny raz mam tą przyjemność, którą zaszczyca mnie Artur, że mogę pokazać Państwu jego dokonania, jego twórczość. Ważnym, zanim oddam Ci jeszcze głos, że ważne jest to, bo za chwilę zapomnę, ważne jest to, że proszę Państwa, prezentujemy obok w sali, gdzie są jego zbiory, prezentujemy formę autoprezentacji wideo, która została zrealizowana jednocześnie przez Artura Kucharczaka i jego bliskiego przyjaciela Mikołaja Konkiewicza. Ja się bardzo mylę, dlatego z Twoim nazwiskiem akurat, Mikołaj. Także wybacz. W każdym razie moim zdaniem to, co panowie stworzyli, rokuje na przyszłość jakimś innym działaniom, dlatego że uważam, że ta forma wideo, która została zaprezentowana, o której myślę też, że Artur wspomni, ja nie chciałbym o niej za dużo mówić, stanowi jakby taką rzecz na przyszłość może współpracy właśnie dwóch fotografów razem. Także Arturze, oddaję Tobie głos. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję oczywiście Dawidowi, że po raz kolejny zaprosił mnie tutaj i pozwolił mi pokazać moje prace. Oczywiście całemu Centrum Kultury, dyrektorowi, paniom z biblioteki i wszystkim zaangażowanym tutaj w ogóle w tą wystawę i to, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. Jest to praca, jak tutaj już wspomniano, o tytule Tanatoza i w ogóle w sumie na wstępie chciałem wspomnieć o tym, że bardzo się cieszę, że ta praca tutaj jest pokazywana w tym miejscu właśnie, bo właśnie jako w sumie dziecko często przychodziłem tutaj, panie, myślę, że mogą z biblioteki potwierdzić, często przychodziłem do biblioteki, by pożyczać książki, głównie to były książki o zwierzętach, dlatego tutaj w sumie zdobywałem całą swoją wiedzę i cieszę się, że te fotografie jakby tutaj mogą odzwierciedlić tą wiedzę, którą nabywałem właśnie z książek wypożyczanych w tym miejscu. No, jest to moja praca, tak naprawdę jest to w sumie początek mojej pracy, która trwa już od chyba półtora roku. Jest to moja praca dyplomowa, którą robiłem właśnie na Uniwersytecie Artystycznym. I cały czas tak naprawdę kontynuuję, jeżdżę po... Tutaj te prace, które są na tej wystawie, to są tak naprawdę zdjęcia z Muzeum Przyrodniczych w Wielkopolsce, jest chyba ich 6, z różnych miejsc pochodzą. I cały czas to kontynuuję, jeżdżę po Polsce, po różnych muzeach, fotografuję pracownie preparatorów, którzy wypychają zwierzęta, odwiedzam szkoły, uczelnie, miejsca prywatne, restauracje, gdzie właśnie znajduję takie ekspozycje, gdzie mogę fotografować te zwierzęta wypchane. I cała ta praca odnosi się w sumie do sztucznego wymierania. W sumie każdy chyba sobie zdaje sprawę z tego, że obecnie no, Ziemia stoi powiedzmy na krawędzi, a no, człowiek jest jakby najgroźniejszym gatunkiem na Ziemi. I tak naprawdę najbardziej zagraża życiu na Ziemi, ale też jednocześnie ma największy wpływ na to i jest jakby jedynym gatunkiem, który może wpłynąć na to, żeby to wszystko jakoś zostało w miarę zachowane i żeby te
gatunki jednak niewymieralne. A szóste wymieranie się bierze stąd, że poprzednio w historii Ziemi było 5 wielkich wymierań. Takie najbardziej znane to było około 66 milionów lat temu, gdzie wyginęły dinozaury. I wszystkie poprzednie wymierania tak naprawdę były spowodowane przez jakieś czynniki klimatyczne czy pozaziemskie, jak kometa na przykład. A szóste wymieranie uznaje się, że jest spowodowane działalnością człowieka, czyli pierwszy raz jakiś gatunek żyjący na Ziemi tak mocno zagraża klimatowi, że jest no, coraz więcej gatunków wymiera po prostu z dnia na dzień, można powiedzieć. I jeśli chodzi o to piąte wymieranie, czyli wyginęły wszystkie dinozaury, no to na przykład był gatunek, który przetrwał to piąte wymieranie i są to na przykład mrówki. I tutaj nawiązuję właśnie w drugiej pracy, gdzie razem z Mikołajem, moim najlepszym